Cześć, witajcie, tutaj ja, Maciek, a to jest kolejny odcinek mojego let's playa z gry James Bond 007 Bloodstone. Dobra, co było w poprzednim odcinku? Przede wszystkim jesteśmy sam nie wiem gdzie. Byliśmy więzieni. James był więziony, jednakże standardowo wydostał się. Znowu czekała nas strzelanina, rozpieprzyliśmy amfibię jedną. No i co? Wzięliśmy tym złym typkom jeden samolot i zaczęliśmy dalej ścigać tego złego gościa, który chyba jest Azjatą. Zły Azjata. I co teraz? Samolot został trafiony przez rakietę od tego złego Azjaty, zły Azjata. I rozpieprzył się gdzieś, nie wiadomo gdzie, w dżungli. No i co? Sceneria rodem niczym w Smoleńsku w 2010 roku. Taki sprośny żarcik, który się nie udał. No ale dobra, no co? Samolot się rozbił, James oczywiście przeżył i żadnego w ogóle, żadnego szwanku tam nie odniósł i jest wszystko w największym porządku. No tylko nie w porządku nie jest to, że jesteśmy w dżungli. No ale dobra. Zobaczmy, co będzie dalej. Tutaj, o Boże, to jest paliwo. Ach, no tak. Dopiero kiedy zeskoczył. Ale powiem wam, tutaj gratki dla twórców, ponieważ, no dobra, no ta lokacja widzę tak średnio się udała, ale ogólnie lokacje naprawdę są całkiem zacne. Oj, oj, oj. Please, no. Dobra, mamy jeszcze ponad 50 naboi. Co to za goście są? Ja widzę jacyś miejscowi. Chyba. No, no, to powiem wam, mi się przypomina taki żarcik pana od przyrody. To było w podstawówce. Słuchajcie, mówi jeden myśliwy do drugiego: słuchaj, ostatnio wróciłem w ogóle z Afryki i upolowałem jakieś 10 plisnołów. Na to drugi: plisnołów? Co to jest, jakiś w ogóle nowy gatunek? No tak, taki, który ciągle wokół biega i krzyczy: plisnął, plisnął. Ha, 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 ha. Żarcik rodem od Strasburgera. Dobra, chwila. Czy to ma więcej amunicji? Dobra, będziemy tym dalej się bawić. Oh shit. O Boże, ale to ładnie. Ups. Okej, okay. Wszystko jest jak w największym porządku. Prawie. Ale powiem wam, wielkość tego robi wrażenie. Wow. Wow. To jest Tama, tak? Czy jak? Kurwa. Sorry, ale... Wow. Oh shit, zaczyna się taka muzyka, więc nie jest dobrze. No nie. Nie! Bez jaj. A! Dobra, teraz szybko. Wow, wow, wow. Mało mam amunicji, faceru. Wow. Rozumiem, że mamy iść tam. Dobra, co teraz, cholera? Chcę tam strzelić?
Czy mi się wydaje, że on zaczyna... Nie, on nie dymi. Oh, fuck. Zajebiście. No i co ja teraz zrobię? Bo cholera nie wiem. Dobra, poczekajmy chwilę. No super, jeszcze nas widzi. Ale co ja mam zrobić do cholery? Aha! Obsługa windy. Co to jest? Dla mnie przyjechało, czy co? Ale co ja mam robić, cholera? Mam to zerwać, tak? A, prawie, prawie! Haha! No i co, i co? Ale prawie by było, kurde. Co teraz? Hello? Dobra, pewnie mam tam skierować... Pewnie muszę... Co teraz? No ale dobra, no co teraz, ludzie? Pewnie mam tam skierować ramię czy coś. God, what a fail. Są drabiny. Ja nie wiem co robić. A może się gra przypadkiem ten zbugowała? Aha, dobra. No to to co to ma być? Poruszaj myszką, żeby obniżyć. A ja to robię W i S. Oto hello. Dobra, gra się na szczęście nie zbugowała. No, sorry ludzie, no ja nigdy nie ogarniam takich rzeczy, więc sami rozumiecie. Super, no jeszcze taka kamera ma być. Spoko. Super, aż karabina nie mam. Może karabinu. No już, skurwielu. Biedaczek. O, mam amunicję do Combat AR. Fajnie. 15 metrów. Aha, że ten, spoko. Haha. No, oślep, a co tam? No, a tu nic nie ma, my mamy iść tu. Shit. Fuck. No dobra, mam jeszcze trochę tych naboi. Ho, 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 ho.
Jeszcze jeden. No dobra, to bynajmniej nie jest taka porażka jak kilka odcinków temu. Bo powiem wam, kilka odcinków temu to po prostu normalnie... pokusić się o stwierdzenie więcej was matka nie miała, ale wo, dosłownie. Siema. Wow. Shit. Słyszę alarm. Dzieje się coś złego. O nie, instalacja pada. Winda 48 metrów. Okej. Okay. O shit. Te pościgi, te wybuchy. Kałabanga. Co tu się dzieje? Boże, dobra, muszę chwilę poczekać. Już można nie ogarnąć, czy się jest... czy się doznało uszczerbku na zdrowiu, czy nie. Ponieważ jak sami widzicie, wow! Jak wygląda w tym momencie obraz? Winda. O, w dupę. Siema. Bullet time normalnie rodem z Max Payne 3. How many more must die because of your ego's bond? No spoko. Biedaczek. Wow, niezłe. Nie, ludzie, nie żeby coś, ale to tak wygląda troszkę jak końcówka gry, ale spoko. Ale miejmy nadzieję, że to nie jest końcówka gry. Czy nie, po prostu ten koleś jak tak zaczął gadać o tych ludziach, co zginęli, czyli właśnie o Pomerowie i tym jeszcze wcześniejszym, jak już brzmi jakby to miał być koniec. Ale mówię, miejmy nadzieję, iż nie. Ilu ich tu jest? O, w dupę, czterech. Jak daleko. Jeszcze więcej. No nie. Czy ktoś jeszcze jeden? Okej. O nie. Okej. Jeszcze jeden. Ten Combat Air to naprawdę bardzo fajna broń, nie powiem. No nie! Sterowanie mostem. Okej. Okay. Właśnie pozbierajmy troszkę amunicji, jeżeli się da. Sukinsen. Snajperka. Będzie nam do czegoś potrzebna.
Wow, będzie. Sorry, quickscope robię. No dobra, to nie jest quickscope. To był quickscope, przepraszam. O Boże, snajper. Boże, ta fizyka. No dawaj, quickscope'a. No dobra, dobra, nie przesadzam już, okej? No to jest już bez zabawy. O, snajper. Ci skurwiele wchodzą na most, a nie mogą. No, padł. Okej, elegancko. Jest ten tu? Ojej. Boże, myślałem, że on rzucił mi granata. Ostatni nabój. Super, muszę sobie teraz jakoś poradzić. No i nie wiem jak. Jeszcze 1 metrów, okej. No najpierw poczekajmy. Chyba, że wejdziemy na Hama na ten most. Oh shit. Dobra. Och, jeszcze tutaj. Chodź tu, gościu, a nie. Co, skurwielu, będziesz mnie tykał? Dobra. No, ej! Więcej was matka nie miała? Kurna, zawichrowy tron. Sorry, ostatnio mi się Skyrim przypomniał. Dobra, nikogo tutaj nie ma. Pozbierajmy trochę tej amunicji. Ale snajperka. Dobra, pełen zapas amunicji. No, sporo tego. Okej, co teraz? Bo nie wiem. Co, musimy wejść tutaj, tak? Tak. Muszę coraz częściej zaglądać na smartfon, ale spoko. Co teraz? Still think you're doing the right thing, Mr. Bond? What about Tedworth and Ping? Did you succeed with them? Did you save them? Serio, ludzie, to brzmi jakby to miało być koniec gry. Sorry, nie orientuję się. A lokacja też na to wskazuje. Też, że wiecie, lokacja jest po prostu duża. Nie wiem, może później walka z jakimś bossem, czy co? Fuck. Shit. Siema. O, okej. Pozbierajmy troszeczkę amunicji. Dobra. Co miał oznaczać ten dźwięk? Fuck. Osiągnięto punkt kontrolny. Nie mam iść tutaj. Z
sterowanie zasilaniem. Tak? No, wiedziałem, że będzie nas czekało coś takiego. Pom. Co on zwiał? Nie, pobiegł na górę. A nie, zwiał. Boże, ale to trzęsie. Dobra, ostatni poziom. A, troszkę naboi nam zostało. Tyle co nic. Żywię nadzieję, że nam tutaj żołnierz... Wow. Orzesz w mordę. Jak ja dawno tego nie mówiłem. Jestem skurwiel. O, on nie. Przejdzie tędy? Nie. Oh shit. Wow. Za blisko coś poszedł. No nie, ludzie, serio? Serio? Ja wiem, że tak biadole, ale... Trzech tu jest. O. Oh. Shit. O no, pokaż się. Powiem wam, ja nie mogę z tej animacji, po prostu to jest takie sztuczne, jak on wypada. Że wiecie, po prostu tak, no, celowo, no wiecie, zostaje zastrzelony, ach, to jeszcze wyskoczy elegancko. O to mi chodzi. Fuck. Co teraz? No dobra, wjeżdżamy na górę. Nice. O nie, nie. Terminal kontroli ciśnienia. Wow.
No dawaj. Dawaj mod, dawaj. Dimo to woj. Pozdrowienia dla mojej koleżanki Ani. Powinna wiedzieć, o co chodzi. A! Dobra, żyje, żyje. Ile nam tych terminali zostało? Jeszcze dwa. Zestrzelania? Zestrzelenia. Bon, błagam, żyj, żyj. Ostatni terminal. A. Co on się odkrył? Prawie. Dobra, żyjemy, żyjemy. Prawie, ale żyjemy, żyjemy. Sorry, wkurzyłem się. Dzik. O, jak zacnie. W takim momencie super. Tylko teraz pytanie, czy to się na niego zawaliło, czy jak? Ach, no tak, będzie teraz się zakradał jak ninja ze swoim nożem. Boże. Spietalaj. Save me. I'll tell you everything. I'll tell you who I'm working with. Utnij mu rękę. I already know. Oh shit. Haha, samobój. No niestety, nie udało się. Czyli w sumie to nie jest końcówka gry. I bardzo dobrze. W sumie chyba jeszcze jakieś 2 godziny mnie czekają. Mam taką nadzieję. The company had sales of 8.4 million euros last year. The owner, a British industrialist named Simon Porter, has developed a proprietary solar panel technology using a new kind of monocrystalline silicon wafer enhanced with copper indium diselenide to bring the cost of electricity down to less than 1 euro per kilowatt hour. Interesting. Have we inquired whether there's a market for this technology? Our contacts in North Korea have already said they'd pay handsomely for it. And Mr. Porter? He lives in London. Yes, but you should be aware that the Ministry of Defense has expressed interest in the company, which could bring MI6 into it, if we go ahead with Porter as our next target. I appreciate your concern, but I don't think MI6 is going to be a problem anymore. Yes? This just came for you. Thank you. So then, we are all agreed that he's our next target. Oh. What is it? Is something wrong? No. Nothing. I have to leave. The meeting is adjourned. Chwytaj Nicole. No to już jest tradycyjne chyba, że przerywamy, bo odcinek już troszeczkę trwa. No i chyba zbyt długo, nie powiem. Słuchajcie,
Było bardzo ciekawie. Ja już się bałem, że to będzie końcówka gry. Na szczęście nie jest. No i co? Boże, no fajny był ten poziom, nie powiem. No mówię, no standardowo strzelanina i w ogóle, ale prezentowało się to naprawdę ciekawie. No i co? Mi pozostaje się jedynie z wami pożegnać, więc trzymajcie się, narka!